Witam serdecznie w imieniu kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Mamy dzisiaj gościa specjalnego, posła do Parlamentu Europejskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, ministra obrony, marszałka Sejmu, pana Radosława Sikorskiego. Bardzo proszę pana posła o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Opola, choć przywitały mnie tutaj niewesołe informacje z Warszawy o dymisji najwyższych dowódców Wojska Polskiego. Ruska rakieta, która przeleciała przez 2/3 Polski, upadła 10 km od mojego domu. Miesiąc po tym, jak minister Błaszczak mówił, że mamy wielowarstwową, w pełni działającą obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Rakieta była tajna, natomiast wariantowe plany operacyjne Wojska Polskiego pan minister odtajnił częściowo po to, żeby je użyć w kampanii wyborczej. Coś bezprecedensowego w historii cywilizowanych demokracji. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego najwyżsi rangą żołnierze Rzeczpospolitej powiedzieli dosyć. Dosyć tej potiomkinowskiej wioski, dosyć pomiatania żołnierzami, lekceważenia munduru, dosyć nieodpowiedzialnych decyzji, dosyć defiladowych zakupów. Tak, Polska musi być bezpieczna, szczególnie gdy przy naszych granicach toczy się wojna, ale bezpieczna nie jest wtedy, gdy minister drze koty z generałami, gdy na nich zrzuca winę za własne zaniedbania i gdy ewidentnie załamało się zaufanie między wojskiem a cywilami, politykami, ministrem Błaszczakiem, wicepremierem do spraw bezpieczeństwa Kaczyńskim. Dosyć tego, przeproście i spadajcie. Szanowni Państwo, rzeczywiście ta sytuacja pokazuje, że mamy dramatyczny kryzys w Wojsku Polskim, bo nie ma precedensu taki fakt, że dwóch najważniejszych, a z tego co dowiadujemy się z Warszawy, następni generałowie podają się do dymisji. To jest rachunek za 8 lat upolityczniania wojska, wykorzystywania do celów partyjnych, zahamowania modernizacji, czystek Macierewicza. I te sprawy narastały przez ostatnie miesiące, mówił pan minister Sikorski o sprawie rosyjskiej rakiety. Ta sprawa pokazała kłamstwo, pokazała indolencję i pokazała to, że ci, którzy politycznie powinni nad sytuacją panować, w ogóle tego nie robią. Mówię tutaj o prezydencie Dudzie, o ministrze Błaszczaku, o premierze Morawieckim. Po pierwsze, oni dowiedzieli się po kilku miesiącach o tym fakcie, że rosyjska rakieta spadła, a potem, gdy sprawa wybuchła, kompletnie nie potrafili jej rozwiązać i teraz zbierają tego efekty. To jest najgorszy moment, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, na chaos w Wojsku Polskim. Całkowitą odpowiedzialność za to ponosi ugrupowanie rządzące. Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Nie zdarzyło się w historii Wojska Polskiego, żeby doszło do tak ostrego kryzysu, który wywołuje dymisję. Wojskowi nie mają innych narzędzi zaprotestowania przeciwko właśnie tym patologiom, które obecna władza uprawia w wojsku. Jedynym narzędziem jest dymisja i chciałbym wyrazić szacunek wobec wszystkich wojskowych, którzy honor munduru cenią wyżej niż swoje stanowisko. Będziemy się tej sytuacji bardzo przyglądać, mając nadzieję, że ci, którzy za to odpowiadają, będą starali się jeszcze w ciągu tych kilku dni rozwiązać kryzys. A 15 października wszyscy mamy szansę, nadzieję, możliwość odsunąć tych ludzi od władzy, którzy czego się nie dotkną, to absolutnie zepsują. Wojsko Polskie, policja, różne instytucje, telewizja publiczna, Trybunał Konstytucyjny. To jest szlak kompletnego niszczenia państwa przez PiS i szkoda, że w takim momencie dotyka to właśnie Wojska Polskiego. Nawet Wojsko Polskie nie zostało uchronione przed tą niszczącą polskie państwo gangreną.
Drodzy Państwo, dzisiaj bezpieczeństwo Polski materializuje się w postaci banerów tworzących gigantyczny parawan nad Opolszczyzną z wizerunkiem wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy. I chcę w tym towarzystwie doświadczonych polityków, wiedzących, co znaczy bezpieczeństwo, powiedzieć, że starczy czasu zarówno Marcinowi Ociepie, jak i samemu ministrowi obrony narodowej na złożenie dymisji. A mundur polski już po niedzieli będzie mógł służyć konstytucji i narodowi, a nie statutowi partii PiS. Prawo i Sprawiedliwość idzie w kampanii pod hasłem Bezpieczeństwo Polski. Od 8 lat obserwujemy, jak wygląda to bezpieczeństwo, od 8 lat obserwujemy, co słyszymy, a jak zupełnie odwrotne działania podejmuje Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj tak samo wygląda to bezpieczeństwo Polski, jak całe 8-letnie rządy. Idźmy zatem 15 października do wyborów i zmieńmy ten rząd. Zapewnijmy naprawdę prawdziwe bezpieczeństwo Polski. Szanowni Państwo, są takie dwa filary naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polek i Polaków. To jest Unia Europejska i to jest Wojsko Polskie. Jak widzimy, PiS coraz bardziej skutecznie detonuje te dwa filary. Najpierw Unia Europejska, dzisiaj okazuje się, że również wojskowi są ofiarą rządów Prawa i Sprawiedliwości. 15 października możemy to zmienić. Idźmy głosować. Szanowni Państwo, każdy z nas ma dzisiaj wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Właśnie kartą wyborczą. Zagłosujmy za bezpieczeństwem. PiS idzie do wyborów pod hasłem Bezpieczna przyszłość Polaków. Nie ma bardziej zmanipulowanego, nie ma bardziej kłamliwego hasła wyborczego. To obraza dla milionów Polek i Polaków. To skandal. Przecież to oni obniżyli bezpieczeństwo Polski w każdym wymiarze. W wymiarze bezpieczeństwa żywnościowego, sprowadzając zboże techniczne z Ukrainy. W wymiarze bezpieczeństwa paliwowego, energetycznego, sprzedając Lotos. Komu? Pro-putinowskim Węgrom i Arabom. W wymiarze społeczeństwa, w wymiarze bezpieczeństwa zdrowotnego. Mamy najdłuższe kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu, do lekarzy specjalistów, do szpitali. W wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego. To nie kto inny jak szef policji strzelał z granatnika w swoim gabinecie. W wymiarze bezpieczeństwa polskich granic. Dzisiaj ten mur, który jest rzekomym symbolem bezpieczeństwa polskich granic, jest dziurawy jak szwajcarski ser. Przez pół roku ponad 15 tysięcy osób bezkarnie przekroczyło granicę polsko-białoruską. Wreszcie w wymiarze bezpieczeństwa militarnego, o czym mówili moi poprzednicy, a więc ruskie rakiety odnajdywane po pół roku, białoruskie helikoptery, które bezkarnie przekraczają przestrzeń powietrzną Polski. To wszystko sprawia, że to bezpieczeństwo w ciągu ostatnich 8 lat w sposób istotny się obniżyło. Co trzeba zrobić? Trzeba odsunąć PiS od władzy i stanie się to 15 października, dzięki Państwa głosom. My, obywatele, jesteśmy pracodawcami tego nierządu i w dniu dzisiejszym zwalniamy i nie pozwolimy na dalszą amatorszczyznę i niszczenie naszego kraju. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie Polski bezpiecznej, Polski godnej, współpracującej z Unią Europejską, 15 października idźmy wszyscy na wybory.